Wahadło to ciężar zawieszony w stałym punkcie, dzięki czemu może swobodnie wahać się w przód i w tył. Jest to również dobra metafora dla tendencji sytuacji do oscylowania między jedną skrajnością a drugą. Jest to również podobne do sposobu, w jaki huśtawka porusza się tam i z powrotem. A w kontekście historycznym można je porównać do sposobu, w jaki różne okresy czasu mają tendencję do poruszania się w sposób cykliczny, zamiast postępu w liniowym marszu do przodu. Wahadło życia często kołysze się, aż osiągnie punkt krytyczny, a następnie zmienia kurs i kołysze się z powrotem w innym kierunku. Wydaje się, że koncepcja ta odnosi się również do sposobu funkcjonowania organizacji religijnych na przestrzeni czasu, na przykład w przypadku Kościoła katolickiego, który swego czasu prowadził bardzo restrykcyjną politykę społeczną. Na przykład podczas Świętej Inkwizycji, kiedy to grupa instytucji w ramach Kościoła katolickiego postawiła sobie za cel zwalczanie dysonansu religijnego, począwszy od XII wieku i tego, co nazywała herezją, co skutkowało ludobójstwem pewnych grup, takich jak Katarzy. Katolik pochodzi od greckiego słowa oznaczającego czystych, którzy byli gnostycką sektą z wyznawcami, którzy nazywali się dobrymi chrześcijanami, ale Kościół katolicki nie uznawał ich wiary za chrześcijańską i dlatego często palono ich żywcem. W późnym średniowieczu i wczesnym renesansie koncepcja i zakres inkwizycji znacznie się rozszerzyły w odpowiedzi na reformację protestancką, która jest przykładem religijnego wahadła odchodzącego od autorytarnej kontroli Kościoła do stopnia wolności religijnej, gdzie Biblia została przetłumaczona i opublikowana na inne języki europejskie, takie jak francuski, angielski i niemiecki, dając bezpośredni dostęp do Biblii zwykłym ludziom, a nie zależność od kleru, który był jedynym, który potrafił czytać po łacinie w tym czasie. W opisie umieszczę link do filmu, który zrobiłem na temat reformacji protestanckiej dla tych, którzy są zainteresowani. Ja go przetłumaczę. Spowodowało to również to, co nazywa się kontrreformacją lub odrodzeniem katolickim, które było odpowiedzią na reformację protestancką, a także okres, w którym Europa przeszła kilkadziesiąt lat wojen religijnych, wypędzeń, procesów o herezję, inkwizycji oraz zakładania nowych ruchów i zakonów religijnych. Taka polityka miała długotrwałe skutki w historii Europy. Wygnanie protestantów trwało aż do 1700 roku. Niejaki Lorenzo Corsini został papieżem Klemensem XII i przewodził Kościołowi katolickiemu od 1730 do 1740 roku. W tym czasie zakazał katolikom wstępowania w szeregi masonów. Zakaz trwający od 1738 do 1983 roku, gdzie każdy katolik, który publicznie wiązał się z organizacjami masońskimi lub publicznie je popierał, był ekskomunikowany. Co prowadzi nas do tematu dzisiejszego odcinka. W sprawie tajnej organizacji, która powstała w wyniku tego zakazu, zwanej okulistami. Słowo okulist jest w zasadzie takie samo jak optometrysta, a wybrana profesja służyła do zamaskowania tajnego zakonu, który nie był już dozwolony przez Kościół. Więc kontynuowali maskując swoją działalność poprzez publiczne głoszenie innej aktywności. W ten sam sposób, że alchemicy publicznie twierdzili, że próbują przekształcić zwykłe metale w złoto, ale naprawdę pracowali nad innymi ezoterycznymi transmutacjami. Okulus wybrał symbol lekarza oczu jako przykrywkę dla swoich okultystycznych wewnętrznych działań, które jak w przypadku innych tajnych zakonów obracały się wokół inicjacji, aby zostać członkiem. Mistrz nosi amulet z niebieskim okiem w centrum. Przed nim klęczy kandydat z oświetlonym świecami pomieszczeniu otoczonym mikroskopami i narzędziami chirurgicznymi.
Inicjacja się rozpoczęła. Mistrz kładzie przed kandydatem kartkę papieru i nakazuje mu założyć okulary. Czytaj, rozkazuje mistrz. Kandydaci mrużą oczy, ale to zadanie jest nie do wykonania. Kartka jest pusta. Kandydatowi mówi się, żeby nie panikował, jest nadzieja na poprawę wzroku. Mistrz przeciera oko kandydata szmatką i nakazuje rozpoczęcie przygotowań do operacji. Wybiera ze stołu parę pęset. Pozostali obecni członkowie podnieśli swoje świece. Mistrz zaczyna wyrywać włosy z brwi kandydata. Jest to zabieg rytualny, nie przecina się ciała, ale są to działania symboliczne, z których żadne nie jest bez znaczenia. Mistrz zapewnia kandydata. Kandydat kładzie rękę na amulecie mistrza. Spróbuj przeczytać jeszcze raz, mówi mistrz, zastępując pierwszą stronę kolejną. Ta strona jest wypełniona odręcznym tekstem. Gratulacje, bracie, mówią członkowie. Teraz możesz widzieć. Przez ponad 260 lat treść tej strony i szczegóły tego, co się stanie, pozostawały tajemnicą. Zostały ukryte w zakodowanym manuskrypcie. Jednym z tysięcy wyprodukowanych przez tajne stowarzyszenia w XVIII i XIX wieku. U szczytu swojej potęgi te tajne organizacje, a zwłaszcza masoni, miały setki tysięcy wyznawców od kolonialnego Nowego Jorku po cesarski Sankt Petersburg. Ich loże były uważane przez niektórych za bezpieczne domy, w których wolno myśliciele mogli badać wszystko, od praw fizyki, poprzez prawa człowieka, po naturę Boga. Wszystko ukryte przed opresyjnymi, autorytarnymi oczami Kościoła i państwa. Ale jak w przypadku efektu wahadła, o którym mówiliśmy wcześniej, rzeczy nie pozostają statyczne, zmieniają się i organizacje również się zmieniają. Jak na ironię, w kierunku często przeciwnym do tego, do którego zostały założone. W jednym momencie tajne stowarzyszenia spotykają się, by chronić i zapewniać wolność, w innym te same organizacje są infiltrowane i obalane, wykorzystywane do eliminacji samej wolności, którą przysięgały podtrzymywać. Jeśli chodzi o symboliczny widok lub przechowywanie rytuału, to właściwie przypadek sprawił, że wyszedł on na jaw. Zaczęło się od 250-letniego powlekanego manuskryptu, który został niedawno rozszyfrowany za pomocą tłumaczenia maszynowego, w którym zastosowano algorytmiczne oprogramowanie, aby rozwikłać tajemnicę. Nazywam się Kevin Knight, pracuję w Instytucie Nauk Informacyjnych na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, a moim obszarem badań jest przetwarzanie języka naturalnego. Tak więc kopia całego szyfru jest 100-stronicową książką i zawiera 75 tysięcy znaków. Kilkusetletnia książka napisana w całości szyfrem. Nie mieliśmy pojęcia, co mówi ta książka i nikt jej do tej pory nie rozszyfrował. Użyliśmy pewnych automatycznych metod do grupowania liter, więc patrzyliśmy na grupy liter, które zachowywały się podobnie. Mamy też programy, które mogą zidentyfikować język tekstu. I dało to lekką preferencję dla niemieckiego. Zauważyliśmy, że wszystkie rzymskie litery w tekście zachowują się podobnie do siebie. Pierwszą hipotezą, jaką mieliśmy, było: to jest prawdziwy kod. W końcu okazało się, że te rzymskie litery to spacje między słowami. I pierwsze dwa słowa, które mogliśmy zobaczyć w języku niemieckim, to ceremonia inicjacji. To było bardzo ekscytujące, ponieważ do tego momentu nie mieliśmy pojęcia, o czym jest ta książka. A następne dwa słowa to sekcja tajna. Tydzień później, po tym jak go złamaliśmy, dowiedzieliśmy się, że to dokument tajnego stowarzyszenia z lat 30. XVII wieku. Tajne stowarzyszenia były swego rodzaju szaleństwem w latach 30. XVII wieku, więc to otwiera okno dla ludzi, którzy studiują historię idei i historię tajnych stowarzyszeń. Książka składa się z kilku części, a jedna z nich opisuje rytuały, których używa stowarzyszenie. Ale jest też wiele politycznych rzeczy na końcu dokumentu. Napisany po niemiecku manuskrypt szczegółowo opisywał ceremonię inicjacji sekty Oculus, zafiksowanej zarówno na anatomii, jak i symbolice oka. Skupili się na wzroku jako metaforze wiedzy.
W ich herbie, znajdującym się w niemieckim mieście Wolfenbüttel, widniała igła do badania zaćmy i trzy koty, które, jak niektórzy przypuszczają, były symbolicznie używane, ponieważ mogły widzieć w zwykłej ciemności. A koty pilnowały też klatki pełnej myszy, czuwając nad nimi. Ich postawa była raczej postępowa, w porównaniu z innymi tajnymi bractwami, tylko męskimi. Otóż kobiety też mogły być okulusami. Zaczynając od strony 27 i kontynuując przez pozostałe 78 stron, Szyfr wyszczególniał rytuały wykonywane przez najwyższe stopnie zakonu masońskiego, nieznane wówczas zwykłym masonom. W opisie tych rytuałów w najwyższym poziomie nie pominięto niczego, łącznie z czcią dla Hirama Abifa, budowniczego Wielkiej Świątyni Jerozolimskiej, którego rozłożone ciało stało się alchemicznym emblematem przemiany czegoś zgniłego w coś cudownego i złotego.